Cześć, z tej strony Mateusz, Geotechnik. Jesteśmy dzisiaj w moim pomieszczeniu technicznym, które jest niemalże wykończone i gotowe do użytkowania. Jesteśmy tutaj, żeby skończyć wreszcie większość dywagacji i domniemywań, błędnych opinii, jakie krążą po polskim YouTubie na temat opłacalności GWC i opłacalności rekuperacji. Wychodzę naprzeciw dyskusjom panów stojących opartych o ścianę z rękoma w kieszeni i dyskutujących, czy to ma sens, czy nie. Wychodzę naprzeciw i mówię, policzę to. Chciałbym Wam przedstawić prototypowy system do liczenia energii zawartej w powietrzu. Pozwoli nam to policzyć tak naprawdę, ile energii GWC jest Ci w stanie dostarczyć do domu, odebrać od powietrza latem oraz jaki sens ma rekuperacja. Zapraszam. System ten stoi na Arduino, jest wyposażony w dwa czujniki, każdy z nich mierzy wilgotność oraz temperaturę. Czujnik 0 jest wrzucony właśnie w rurę, która wychodzi z GWC, widzicie te kolorowe przewody. Natomiast ten jasny przewód idzie do góry na zewnątrz budynku i czerpie referencję z tego, co mamy na zewnątrz. Na zewnątrz mamy niecałe 22 stopnie i 44 wilgotności względnej. Z gruntu wychodzi nam w tej chwili 13 stopni i 80 wilgotności względnej. Będzie to za chwilkę niższa temperatura i wyższa wilgotność z racji tego, że system dopiero wystartował i te parametry jeszcze nie zdążyły się ustabilizować. System ten bazuje na razie na dwóch czujnikach, tylko po to, żeby liczyć i sprawdzić użyteczność gruntowego wymiennika ciepła. W przyszłości mam plan rozwinąć ten system o dodatkowe czujniki, tak żeby weryfikować działanie również rekuperacji. Żeby sprawdzić działanie rekuperacji, będzie tych czujników potrzebne 4 lub 5. Nie mam jeszcze pewności, muszę to dobrze przemyśleć i dopracować. Ten system wysyła i magazynuje dane w pliku tekstowym. Dane z pliku tekstowego kopiujemy do Excela, gdzie dalej są obrabiane. Za chwilkę pokażę Wam, jak to wszystko wygląda właśnie w Excelu, jak to jest obrabione oraz jakie kluczowe wnioski można wyciągnąć bazując na dwóch pomiarach, jakie już zrealizowałem w takie fajne referencyjne dni, kiedy mieliśmy przymrozki nocą oraz kiedy było 26 stopni na zewnątrz. Także użyteczność w postaci dogrzewania powietrza i w postaci chłodzenia powietrza. Uważam, że bardzo fajne wyniki, na które warto zwrócić uwagę. System ten tworzy nam tego typu plik tekstowy, który jest zapisywany na wbudowanej karcie SD. Każde uruchomienie systemu tworzy nowy plik. Tego typu plik właśnie z danymi. Każdy pomiar leci co 10 minut. Jedyne, co musimy później zrobić, to skopiować zawartość takiego pliku z pomiarami i wkleić to do Excela. Jest to zrobione już tutaj i chciałbym Wam zaprezentować tutaj przede wszystkim dwa reprezentacyjne takie przykłady z obliczeniami, ale może zacznijmy od tego, czym jest ten Excel i jak to się w ogóle odbywa. System mierzy dwie temperatury i dwie wilgotności. Temperaturę T0, wilgotność W0, T1 i W1. Tu u góry napisałem, że są to wartości, które wchodzą z GWC, a tutaj po prawej stronie są to wartości zewnętrzne, czytaj to, co się aktualnie dzieje na zewnątrz. Na podstawie tych danych, warto wspomnieć tutaj po lewej stronie, że wrzucę nam też datę i godzinę, kiedy został zarejestrowany pomiar. Na podstawie tych danych, co nam dobiera? Dobiera nam gęstość powietrza wychodzące z GWC, gęstość powietrza na zewnątrz. To wydajność centrali w metrach sześciennych na godzinę jesteśmy zobligowani wpisać z palca. Niestety ten system byłby dużo, dużo droższy, gdybym jeszcze musiał mierzyć wartość przepływu powietrza w kanałach. Totalnie by się to przestawało kalkulować. Więc tę wartość musimy sobie uśrednić i wpisać sobie tutaj ręcznie. Chyba że nasza centrala pracuje na podobnych wartościach cały czas, więc to będziemy mieli ułatwione. Wydajność centrali w kilogramach na sekundę, kilogramach powietrza na sekundę, entalpia powietrza na zewnątrz, nie przepraszam, to jest GWC, to jest entalpia powietrza wychodzącego z... to jest entalpia powietrza na zewnątrz w kilojulach na kilogram powietrza. Ilość energii zawartej w powietrzu w okresie czasowym wychodzące, tych 10 minut wychodzące z GWC oraz to, co
rekuperator zaciągnąłby na zewnątrz. Tu mamy właśnie częstotliwość pomiaru w postaci 600 sekund, czy te 10 minut. I to, co nas najbardziej interesuje, różnica energii. Energii wychodzącej z GWC w porównaniu do energii, jaka zawarta byłaby w powietrzu zassanego ze ściany. Oczywiście wartość w kilojoulach nam to nic nie mówi. Po prawej stronie mamy tutaj sumę tej energii też w kilojoulach, a dalej mamy przeliczenie na kilowatogodziny. To jest taka wartość referencyjna, którą każdy z nas jest w stanie zrozumieć. Wiecie mniej więcej, jak ten system działa, co liczy, co po kolei robi. Przejdźmy teraz do dwóch, wydaje mi się, bardzo interesujących przypadków i wniosków, jakie z tych przypadków płyną. Tą tabelę, którą widzicie tutaj, jest to przypadek, kiedy na zewnątrz było gorąco tego dnia. To był 5 maj, tak jak widzicie. 9:38 postawiłem system. I pierwsza rzecz, która jest, uważam, warta uwagi. Zwróćcie uwagę, że wilgotność względna powietrza wychodzącego z GWC to jest cały czas 100%. Lecimy na pełnej możliwej wilgotności powietrza wychodzącego z Ziemi. Drugi fajny przypadek. Zobaczcie, jak zmienia się wilgotność względna powietrza zewnętrznego wraz ze wzrostem temperatury. Maksimum temperatury mamy gdzieś tutaj w tych okolicach. Zobaczcie, mamy wilgotność względną na poziomie 24% versus 100%, który wychodzi z Ziemi. Fajna rzecz, na którą też zwrócić uwagę, stabilność temperaturowa powietrza, która wychodzi z GWC. Zobaczcie, 10,7 to tak. Oczywiście nie uwzględniając błędu pomiarowego, który na pewno jakiś tutaj istnieje. To jest fajna rzecz. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? W drugim pomiarze referencyjnym, który symulował bardziej zimowe warunki, a za chwilkę do niego przejdziemy, starałem się wziąć pod uwagę ten sam przedział czasowy, czytaj 9 godzin. Tu mamy 9:38 i pomiar nam się kończy na 18:38. Pełne 9 godzin pomiarów. Przejdźmy teraz tutaj po prawej stronie. Przez 9 godzin GWC wepchnął nam niejako do Ziemi 6,4 kWh energii. Tyle energii doprowadziliśmy mniej do domu, korzystając z GWC versus tego, co wzięliśmy ze ściany. Na co należy zwrócić uwagę? Tutaj wytłuszczone wartości policzyłem sobie, jak widzicie, średnie ma w zasadzie medianę temperatury powietrza wychodzącego z Ziemi, która wynosi tam 10,65 stopnia. Tutaj zrobiłem to dokładnie to samo i policzyłem medianę temperatury, tylko że temperatury zewnętrznej, jaka aktualnie w trakcie pomiarów panowała na zewnątrz. Zwróćcie uwagę, jaką mamy deltę, czytaj różnicę tych temperatur, na poziomie 15 stopni, tak? Zapamiętajmy tę wartość, bo to będzie za chwilkę ważne. Tutaj po prawej stronie zrobiłem taką komórkę, gdzie pomnożyłem właśnie delta temperatur, czytaj to 15 stopni, razy wydajność centrali. Z racji tego, że wydajność centrali przy tym pomiarze to było 200 metrów sześciennych na godzinę, a za chwilkę pokażę Wam przykład, gdzie to było tylko 120. Ważne, żebyśmy się nie zgubili. Czytaj, delta temperatury razy wydajność. To jest taka wartość tylko referencyjna, żeby pokazać Wam pewien fajny wniosek, czyli 15 stopni delty temperatury razy 200 metrów sześciennych na godzinę. A zobaczcie, co się wydarzyło tutaj w przypadku zimowym, gdzie mieliśmy, jak tutaj widzicie w tej kolumnie, to jest temperatura zewnętrzna. To był pomiar z 13 kwietnia, gdzie było fajnie mroźno w nocy, fajnie dla nas, nawet do minus 2. I zobaczcie tutaj, co się wydarzyło. Wydajność centrali 120 metrów sześciennych na godzinę. Delta temperatur niewiele ponad 7 stopni versus 15 stopni, które przed chwilą widzieliście. Zobaczcie. 6,35 kWh zyskane z delty temperatur 7 stopni przy wydajności 120 metrów sześciennych versus 15 stopni delty przy wydajności 200 metrów sześciennych na godzinę, niemalże ta sama ilość energii. Skąd się takie coś bierze? Już spieszę z wyjaśnieniem. Wszystko się bierze stąd, kochani. Wszystko się bierze z wilgotności.
Jak wiecie, zdolność do akumulacji pary wodnej przez powietrze wzrasta wraz z temperaturą tego powietrza. Czytaj, powietrze, które jest mroźne, nie jest w stanie zakumulować dużej ilości energii. A kluczowa ilość energii zawartej w powietrzu jest właśnie akumulowana przez wilgotność. Dlatego, jeśli przeanalizujemy ten przykład letni, pomimo, że wychodzi nam względnie niska temperatura w porównaniu do tego, co mamy na zewnątrz, ale mamy 100% wilgotności względnej. I jeżeli weźmiemy temperaturę zewnętrzną, czytaj te 24 stopnie i tę wilgotność względną, energia zawarta w tym powietrzu jest niewiele wyższa, pomimo dużej różnicy temperatur, niż energia powietrza, które ma 10 stopni i 100% wilgotności względnej. Jeszcze raz to powiem. Kluczowa część energii zawartej w powietrzu pochodzi od pary wodnej zawartej w tym powietrzu. Pomimo wysokiej temperatury, ale niskiej wilgotności względnej, tej energii jest niewiele więcej w porównaniu do sporo niższej temperatury, ale pełnej wilgotności względnej. Mam nadzieję, że udało mi się to Wam w miarę sensownie wytłumaczyć. Dlatego, pomimo, że mamy tak olbrzymią deltę temperatur, czytaj około 15 stopni i podwyższony wydajność centrali do 200, to wciąż ta ilość energii, jaką GWC zyskał lub zostawił w gruncie, jest porównywalna do tych niskich delt temperatur przy niskiej wydajności centrali. Z racji tego, że tutaj mamy około 7,5 stopnia i 100% wilgotności względnej, to powietrze ma sporo energii, a to powietrze jest chłodniejsze i jak widzicie, ta wilgotność względna jest odrobinę mniejsza niż 100% i różnica tej energii jest tutaj dość spora, mamy to ponad 6 kWh różnicy energii, porównywalnie do tej olbrzymiej delty temperatur przy wyższej wydajności centrali. Mam nadzieję, że udało mi się Wam to w miarę sensownie wytłumaczyć. Jeśli nie, to piszcie pytania, postaram się to inaczej doprecyzować. Jaki wniosek z tego płynie? Wniosek z tego płynie taki, że większość zysków energetycznych, jakie będziemy czerpali z GWC, będzie w okresie zimowym. W okresie letnim możemy sobie regenerować złoże, dolewając do niego wody za pomocą naszej linii kropującej. Na pewno Wam to podniesie zyski energetyczne, ale ten przypadek właśnie, który macie przed oczami, pokazuje, że ilość energii, jaką GWC zostawi Wam w gruncie, będzie niewielka z racji tego, że z ziemi będzie wychodzić niemalże zawsze 100% wilgotności względnej. Zastanówmy się teraz, jaki bardzo ważny wniosek płynie z tych wyników. Większość sprzedawców, współczesnych rekuperatorów deklaruje, że bardzo często sprawność ich urządzeń wynosi powyżej nawet 90%, z wyjątkiem central z wymiennikami entalpicznymi. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I tutaj powinna Wam już się zaświecić lampka. Dlaczego? Dlatego, że jeśli sprawność rekuperatora deklarowana przez producenta jest liczona z popularnego wzoru temperatura wyciągana z pokoju minus temperatura wyrzucana przez rekuperator podzielić przez temperatura z pokoju razy 100%, wyświetlę Wam ten wzór. Jeśli jest to liczone wedle tego wzoru, to ja nie chcę słyszeć o tej sprawności i można sobie ją wsadzić w buty. Jeśli ktoś Wam podaje sprawność właśnie na podstawie tego wzoru, to wiedzcie, że ktoś Was próbuje zrobić w przysłowiowego ciula. I musicie być czujni i nie dać się na tego typu chwyty marketingowe. Dlaczego? Dlatego, że jak już widzieliście, masa energii zawarta jest w parze wodnej i wilgoci, a tych parametrów ten wzór nie uwzględnia, nie bierze pod uwagę elementu, który ma kluczowy wpływ na sprawność jednostki. Dlatego z przymrużeniem oka patrzcie na to, żeby ktoś was po prostu nie oszukał i żebyście się nie dali naciągnąć na tanie chwyty marketingowe, które służą wyłącznie po to, żeby chwycić klienta. Pamiętajcie zapytać, w jakich warunkach ta sprawność była zmierzona i co ona uwzględnia i przede wszystkim, czy uwzględnia energię zawartą w parze wodnej, czy bierze pod uwagę wyłącznie parametry temperatury. Będziemy ten system do pomiaru energii testować u mnie przez najbliższe lato. Jeśli się on sprawdzi, to pomyślimy o tym, żeby trafił do
do sprzedaży, żebyście sami mogli go potestować i zdobyć trochę wyników. Na pewno dodamy sporo wykresów oprócz tych danych, bo teraz mamy tylko obliczenie wartości. Dodamy tam wykresy, żeby było to przejrzyste i przyjemne do oglądania. Będę Was informował o najbliższych efektach pracy tego systemu, tak żebyście byli na bieżąco. Dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia.